Cześć, witam serdecznie, jestem na zewnątrz. Widzicie za mną Steinhudamea się to nazywa. Takie jezioro. I to jest jezioro polodowcowe. No i co, kaczuszki sobie pływają. Ja dzisiaj miałam fizjoterapię, znaczy gimnastykę i masaż i fango. Kacper ma dzisiaj po południu basen i w wannie. Jutro mamy prawie dzień wolny, jedne tylko zajęcia razem. No i wtorek być taki trochę leniwy. Znaczy się nie, że leniwy, może gdzieś pojedziemy, zobaczymy. Ale chciałam wam to jezioro pokazać. Tu jest te najbliższe dojście. Nie wiem, gdzie tu jest plaża. Spróbuję ogarnąć tą mapę, to może jakoś dojdę do plaży. Mam jeszcze chwilę czasu, bo 15:25 najpóźniej muszę Kacpra odebrać. No to będzie ok. A, i dostałam w końcu telewizor dzisiaj. Także zobaczymy, jak to będzie. Że jest całkiem przyjemnie. Nie jest wiecznie, na szczęście nie jest zimno. Także to potem. Co wam mogę powiedzieć? Tu jest katastrofa. Jeden bus na godzinę. Ale ten przystanek wydaje mi się lepszy, bo jest spokojniejszy. Nie ma takiego ruchu jak na tamtym. Na tamtym jest trochę droga niebezpieczna, a tu jest od razu przystanek, więc... Jak będę miała iść na przystanek, to będę tutaj szła i sobie tędy fajnie przejdę. Także co godzinę niestety jeździ, w tygodniu widzę. I jak jutro, nie, pojutrze będę mieć wolne, to sobie przyjadę. Albo może jak z Kacprem będę mieć wolne, zobaczymy. W każdym razie już jest jakieś rozwiązanie i wiem, gdzie jest taki dość bliższy przystanek i jest lepsza po prostu druga tutaj, żeby tu przejść. Także no widzicie, takie tereny, takie dużo pola, cisza, spokój i nic więcej, po prostu zamrzeć idzie, ale trzeba się poruszać, bo po prostu nie idzie tak w pokoju się. Dzisiaj dwa zajęcia mi wypadły. No i nie wiem, co mam robić. No i wolę się tutaj poruszać jakoś, niż żeby jakoś tam lecieć. Także wiecie. Jeszcze do sklepu nie zobaczyłam, jak tu się idzie do sklepu, ale jakieś 600 metrów od nas jest sklep oddalony. No nie wiem, zobaczymy. Powiem tak, z tymi przystankami to chyba na to samo wychodzi, bo tak mówię, przeszłam, ale w tamtą stronę mi się lepiej idzie. Tu jest za bardzo pokręcona droga i mam wrażenie, jakby tak dalej było. A tam idzie się prosto, idzie się w lewo i to jest wszystko. Także chyba ten pierwszy wybór był lepszy. No tak, przyszedł wieczór. Za chwilę idę się ogarnąć, umyć. I tak dalej. A, miałam wam jeszcze pokazać takie róże, co robiliśmy z Kacprem. Na Instagramie jej pokazywałam. Takie róże z kartonu do jajek. Bardzo ładne wychodzą. Pomysł polecam. Bardzo łatwy jest sposób zrobienia i wygląda to pięknie. Także fajna ozdoba. Macie takie, dostęp do takiej kory kartonów do jajek. Polecam. No i także wiecie, patrzcie. Wreszcie mam telewizor, wygląda jak monitor z komputera, jedzie na nim coś patrzeć. Co mogę jeszcze powiedzieć? Byliśmy, w sumie co jeszcze dzisiaj robiliśmy? Aha, wzięłam Kacpra, odebrałam. W sumie mnie to zaskoczyło, bo miałam odebrać Kacpra. I co się okazało, że Kacper... poczekaj, mama da ci wody. Za chwilę przyjdę. Już jestem. Dałam Kacpra wody. No i tak. Zaskoczyło mnie to, bo miałam odebrać Kacpra. No i co się okazało, Kacper już jest na terapii.
Był pasanie, weszłam oczywiście w trakcie, ale mimo, że mnie widział, to nie chciał wychodzić z wody. Został z terapeutką w wodzie, pokazywał jak się bawi, rzucał sobie taki gumowy ring i on za nim jakby płynął, także ze swoją kamizelką. Później miał tą kąpiel taką leczniczą, no i potem go zabrałam do pokoju. Później co jeszcze robiliśmy? Trochę sobie pooglądał telewizora, no i zeszliśmy sobie, po prostu poszliśmy do tego pokoju kominkowego, gdzie czekaliśmy na jedzenie właściwie, bo ludzie zgadali się, że zamówimy sobie coś, bo ktoś tam miał ulotkę z jakiejś knajpy, no i na wynos. No i zgadaliśmy się, że każdy sobie coś zamówi. Ja sobie wzięłam taką sałatkę i powiem wam, że była dość duża. Z kapusty kiszonej, z sałaty, tam była szynka, z gros z kurczaka, sos do hamburgera był w niej, cebula czerwona, jakieś tam pomidory, ogórki. I to było tak dużo tego. Myślałam, że ja tego nie przejem, ale dałam radę. I w ogóle mi się teraz nie chce totalnie jeść, najadłam się jak nic. No i Kacperek dostał taki boks z niespodzianką, takie pudełko, coś a la Happy Meal w McDonaldzie. Co się okazało, że nie przywieźli kaprizony do tego i nuggetsów, ale oni niewyraźnie napisali tą ulotkę i wszyscy myśleli, że ten boks będzie mieć kaprizony jeszcze i będą tam nuggetsy. No i co się okazało? Nie było. I był taki cheeseburger, ale dość taki dosadny. Bardzo dużo większy niż w Maku i tam była w środku sałatka, jak do, można powiedzieć, do kebaba. I było jeszcze w środku sos czosnkowy, jakieś tam rzeczy i Kacper to zjadł, tego cheeseburgera olbrzyma, się zdziwiłam. I 3/4 frytek zjadł, tam trochę na dnie mu zostało tych karbowanych, no i tam była niespodzianka. Niespodzianką, co mnie zdziwiło, prawie sami chłopcy u nas, a były niespodzianki do dziewczynek. Ja mówię, ja nie mogę, się koraliki dostał, mówię. No to przynajmniej jeszcze tam był balon, to się ucieszył z balona, to sobie trochę nim porzucał. Także co mnie dzisiaj zdziwiło, Kacper jakby zaczyna bawić się w ganianego. Ale to musi być taka intencja, że ta osoba da się jakby gonić, albo chce, żeby on był goniony i on tak prowokuje i się śmieje i takie różne rzeczy. Także cieszy mnie, że to mu się zaczyna. I co mnie zdziwiło, że już powoli zaczyna fajnie odbijać balona i zaczyna powoli łapać. Już się tak nie boi. Także jakieś kroczki do przodu. Na pewno będziemy wykorzystywać czas na tyle, ile się da. Także do następnego. Do zobaczenia. Cześć.